Cześć, siemanko, po ceremonii ważenia przed galą FSC 9 Mateusz Pawlik w świetnym towarzystwie. Cześć, siemanko. Siemano. Jak się nazywasz, mistrzu? Michał. Okej. Powiedz mi, kiedy się pojawiła propozycja walki na tej gali? Już jakiś czas temu, bodajże 3-4 miesiące temu. Przygotowałem się pod przeciwnika, też wiedziałem, jaki ten przeciwnik będzie. Także okres przygotowawczy już za mną, a teraz tylko same przyjemności jutro. A cieszę się, że to będzie walka przed twoją publicznością? Czy to cię bardziej motywuje, czy bardziej cię stresuje? Nie mam żadnych uczuć. Fajnie, bo bardzo dużo osób przyjedzie z Lęborka. Bodajże 100 biletów sprzedałem, to jest fajna liczba. I to są wszyscy moi bliscy znajomi, także z tego powodu się bardzo mocno cieszę. A powiedz mi, czy już analizowałeś, jeżeli na pewno analizowałeś twojego rywala, jakie są według ciebie jego najmocniejsze strony? Stójka. Walczył bodajże w Gromdzie. Tam w formule stójkowej i tego będę musiał się najbardziej obawiać, ale ja też się wywodzę z formuły stójkowej, także dla mnie to nie będzie problem. Czyli kibice mogą liczyć na mocny, stójkowy bój. To się najbardziej nam podoba, nie? Kiedy się bijemy w stójce, ale mogę też tak naprawdę zaskoczyć i przejść do innych, bo to są mieszane sztuki walki. Trzeba być na każdej płaszczyźnie przygotowany. Nie przedłużając, powiedz mi, ile razy możemy się jeszcze spodziewać twoich walk w tym roku? Co, zaczynamy? Jestem po kontuzji. Chciałbym jak najczęściej walczyć. Będzie zdrowie, będziemy walczyć, będziemy się tym bawić. To mogą nam sprawiać przyjemność i tyle. Okej, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, możesz pozdrowić. To jest twoja chwila i twój czas. Tak, chciałbym pozdrowić moją całą rodzinę, która bardzo mocno mnie wspiera, a także żołnierzy 1. Batalionu Zmechanizowanego, którzy w tym czasie przybywają na poligonie. No i też pomagają mi w tym wszystkim, aby się spełniać też w formule MMA w zawodowym sporcie. Dzięki wielkie i powodzenia. I do jutra.